Mam przyjemność zaprosić zawodników, trenerów i kibiców na Mistrzostwa Polski w zapasach seniorów. Przez ten jeden weekend Zgierz będzie stolicą polskich zapasów. Od 24 do 26 kwietnia powiat zgierski będzie gościł najlepszych zapaśników z Polski. Jestem przekonany, że będzie to okazja do promocji zapasów, ale także kultury i tradycji naszego regionu. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników sportu do powiatu zgierskiego na Mistrzostwa Polski w zapasach. Zapasy są dominującą dyscypliną w sportowym życiu Zgierza. W historii polskiego sportu zapaśniczego trzech zgierskich atletów i jedna atletka reprezentowało nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Lesław Krop, Włodzimierz Cieślak, Tomasz Kupis i jedyna medalistka olimpijska w historii zgierskiego sportu Agnieszka Wieszczek-Kordus. Historia ostatnich 10 lat to ciągłe pasmo sukcesów zgierskich zapaśników i zapaśniczek. W tym czasie zawodnicy Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego zdobyli 125 medali Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym 52 tytuły Mistrza Polski. Niekwestionowaną liderką tego zestawienia jest Anna Zwirydowska, aktualna wicemistrzyni Europy i aktualna mistrzyni Polski, która zdobyła 10 tytułów mistrzyni Polski w różnych kategoriach wiekowych. W 2013 roku mistrzynią Europy została kolejna mieszkanka Zgierza, Roxana Zasina, aktualna mistrzyni Polski, która od 5 lat nieprzerwanie panuje na krajowych mistrzostwach. Wśród mężczyzn prym wiodą młodzi gniewni. Dawid Romanowicz, który w ubiegłym roku zdobył 3 tytuły mistrza Polski w 3 różnych kategoriach wiekowych, Mateusz Neyman, aktualny brązowy medalista Mistrzostw Polski seniorów oraz Marcin Majka, największy talent zapaśniczy, dla którego pojęcie niemożliwe nie istnieje. Mimo że ma dopiero 18 lat, ma na swoim koncie 5 tytułów mistrza Polski i brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów. Oprócz tych mistrzów, barw Zgierza bronić będzie ponad 10 zawodników w różnych kategoriach wagowych. Zgierz położony jest w samym sercu Polski. Od pokoleń tętni życiem kulturalnym, zachwyca bogatym dziedzictwem historycznym oraz różnorodnością geograficzną i pięknem przyrody. Niepowtarzalny klimat miejsca skrywającego architektoniczne skarby ukryte w malowniczych krajobrazach zachwyca turystów. W wielu miejscach można natknąć się na elementy pejzażu wprost wyjęte z powieści Reymonta. Ulice Zgierza pełne są obrazów rodem z Ziemi Obiecanej oraz ekranizacji Andrzeja Wajdy. Urokliwe zakątki Zgierza stały się tłem w nagrodzonym Oscarem filmie Ida. W Zgierzu znajdują się 3 baseny kryte oraz lodowisko. Nasze miasto jest organizatorem dorocznych targów zdrowia, biegu o srebrne czółenko włókiennicze z 30-letnią tradycją oraz jesiennego memoriału pamięci Władysława Lisieckiego w biegach ulicznych, któremu od kilku lat patronuje prezes Polskiego Związku Lekkoatletycznego pani Irena Szewińska. Podczas tegorocznych mistrzostw zawodnicy i trenerzy zostaną zakwaterowani w hotelu Raj w Zgierzu oraz w hotelu 500 w pobliskim Strykowie. Tam spokojnie będą mogli skoncentrować się przed czekającymi ich zmaganiami. Zapraszamy do Zgierza, zapaśniczego serca Polski.